Za chwilę przeprowadzę wywiad z niezwykłym reżyserem. Nakręcił on film pod tytułem Marcel. Zagadkowy tytuł. Jest on o chłopcu, którego nikt nie zauważa po prostu. Ja przeanalizowałem pana kartotekę od momentu przyjęcia. I pan jest jakąś luką w systemie. Pasożytem na zdrowym, urzędniczym organizmie. Czy film jest tak samo niezauważalny? Dowiemy się tego za chwilę z rozmowy. Czy jest pan zadowolony z premiery najnowszego filmu? To znaczy jestem i nie do końca jestem, ponieważ troszeczkę warunki były słabe na sali. Były szumiał głośnik bardzo jeden, wiesz, i do tego jakiś był projektor dosyć dziwny i kolory były nie takie jak trzeba. Ale oprócz tego, i strasznie mnie głowa bolała po tym seansie, ale ogólnie to wydaje mi się, że było, że podobało się publiczności. A co zainspirowała pana do nagrania tego filmu? Wczoraj nad tym myślałem, bo to jest dosyć skomplikowane, ale wczoraj byłem na imprezie takiej, wiesz, po filmach i stałem przy barze i żaden barman do mnie nie chciał podejść i tak wszystkie obsługiwali oprócz mnie. I stwierdziłem, że to chyba właśnie dlatego, że te bary, wiesz, że nikt mnie nie chce obsłużyć przy barze i tak pomyślałem sobie, a co by zrobić, jakby bohater przybył przez cały czas taki sam, wiesz, że ludzie go nie widzą, nie tylko przy barze, ale także w windzie, w pracy i w ten sposób. Marcel! Chłopcze, myślisz, że będę się powtarzać? Proszę panią, ale ja tutaj jestem. A jest pan bardziej zauważalny, czy jednak bardziej nie? No, wydaje mi się, że bardziej mimo wszystko chyba zauważalny, ale mam dużo cech z Marcela, tak mi się wydaje, że po prostu czasami ludzie mnie mylą z kimś innym na przykład. Że mówią do mnie, ej Paweł, co tam u ciebie? Ja mówię, ale ja nie jestem Paweł. Nie, na tej zasadzie. To może nie jest dokładnie to samo co Marcel, ale coś podobnego. A ja? Skąd ty się wziąłeś? Dziękuję. A czy trudny jest zawód reżysera? Takie poważne pytania dzisiaj tutaj są. Jest, wydaje mi się, że jest trudny. Jest trudny, bo cały czas się to, co robisz, potem jest oceniane przez innych ludzi i dlatego wydaje mi się, że to jest trudne. Trudne jest też ze względów takich, wiesz, zawodowo-finansowych, że to, co robisz artystycznie, nie daje ci pieniędzy, więc musisz też robić inne rzeczy, na przykład reklamy, tego typu sprawy. Ale więc trzeba dużo po prostu pracować na wielu frontach, ale jest to cudowna praca i nie wyobrażam sobie nic innego. Daje też dużo szczęścia, bo pracujesz w różnych warunkach. To nie jest taka praca, że codziennie masz to samo, tylko zawsze jest coś nowego, zawsze coś innego. Nawet jak robisz jakąś głupią reklamę, to jest to, wiesz, to nie jest siedzenie przy biurku, tylko po prostu, wiesz, poznawanie nowych ludzi. Fajne, lubię to. Mogę opowiedzieć, że na planie filmu, który robiłem kilka lat temu, prawie antyterroryści przyjechali na nasz plan, ponieważ główny bohater był przebrany za legionistę takiego z czasów napoleońskich i miał karabin i kręciliśmy ujęcia w domu, że on jakby przychodzi do swojej żony, ją woła i strzela z tego karabinu. No i robiliśmy te ujęcia w domu z tą kobietą. A on był na dworze, ten aktor, bo tam nie było za dużo ludzi, więc powiedziałem, a weź, ty będziesz krzyczał na dworze. No i to była mała miejscowość pod Poznaniem, sąsiedzi zobaczyli, że jakiś człowiek z karabinem krzyczy, Eluniu, przyjechałem cię uratować pod domem. No i zadzwonili na policję, przyjechało tam dwóch miejscowych policjantów, pierwszy raz wezwanych w ogóle do akcji z bronią, więc jak zobaczyli jakiegoś człowieka z karabinem, to ręce się tak trzęsły, się pochowali gdzieś za samochodami i zadzwonili do Śremu, do większego miasteczka po posiłki. I jechały te posiłki do nas tam, na szczęście były jakieś remonty, więc długo jechały. No i jakoś się udało, że inny tam sąsiad podszedł do nich i powiedział, że kręcimy film i oni wtedy to rewoluzowali i do nas weszli do domu. My byliśmy nieświadomi, że była taka sytuacja, ale było przez moment bardzo groźnie. No a na planie Marcela nie było żadnych takich trudnych sytuacji już. Byliśmy lepiej chyba zorganizowani.
Proszę na mnie spojrzeć. Pani! Spokojnie. Skąd on się tu wziął? A jak przebiegała praca z aktorami? Praca z aktorami przebiegała pomyślnie, ale aktorzy to są tacy dosyć specyficzni ludzie, bardzo wrażliwi, trzeba z nimi uważać, jak się z nimi rozmawia, pracuje, żeby wydobyć z nich to, co najlepsze, a też żeby się poczuli bezpiecznie z tobą, żeby wiedzieli, że to, co robią, bo oni się otwierają przed tobą, przed ludźmi, przed kamerą i muszą wiedzieć, że nie wykorzystasz tego w jakimś złym celu albo muszą wiedzieć, że idziemy w tym samym kierunku, więc pod tym względem jest to dosyć trudne, delikatne, ale na szczęście z Piotkiem i z Martą mi się bardzo dobrze pracowało, więc wiesz, jak masz dobrego aktora, to po prostu jest, wiesz, 80% sukcesu. Miałem szczęście do aktorów. Dziękuję bardzo. Życzę panu dalszych sukcesów w tym, co pan robi. Powodzenia. Dziękuję bardzo za wspaniały wywiad. Każdy kolejny dzień umacniał mnie w przekonaniu, że mam dość serio przesrane, a widoków na poprawę nie było. I gdy wydawało mi się, że moje życie już zawsze będzie smutne jak historia Polski, wydarzyło się coś niezwykłego. Dobra, jestem. Lato 76. Zrozumiałem wtedy, że trzeba żyć zgodnie ze swoją naturą. Skoro ludzie mają mnie w dupie, to dlaczego ja nie mam mieć ich w dupie i korzystać ze swoich talentów? I że tak naprawdę nic piękniejszego nie mogło mnie spotkać. Lato 76. Całe życie było przed. Thank you.